Zastanawiasz się, jaka jest jedna współczesna powieść grozińska, którą zdecydowanie warto przeczytać. Dzisiaj dostaniesz odpowiedź dokładnie na to pytanie, ale nie tylko na to, ponieważ jeśli lubisz komiksy albo na przykład humor, a może Gombrowicza, no bo już po tytule tego dzisiejszego odcinka wiesz, że być może jakiś wątek Gombrowicza nam się tutaj pojawi to dzisiaj znajdziesz e, również wiele ciekawych informacji, mam taką nadzieję. No a jeśli również interesuje Cię, za co Gruzini dostają międzynarodowe nagrody, e, literackie oczywiście, to dzisiaj jak najbardziej odpowiedź na to pytanie również będzie w dzisiejszym odcinku Kaukazomaniaków. Cześć, to jest podcast Kaukazomaniacy, ja się nazywam Asia Dziuba i opowiadam w nim o Kulturze, historii, tradycjach, trochę turystyce tego pięknego regionu. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszego podcastu. W dniu, w którym Memento Mori zdaje sobie sprawę, że jest postacią, z supermocą podróżowania po książkach postanawia zaatakować pisarzy, którzy skazują swoich superbohaterów i bohaterów na śmierć. Wraz z grupą równie niezwykłych postaci, otóż wyrusza w nieprawdopodobną podróż po literackich dziełach i epokach, z reguły odnosząc sukcesy. Wszystko jednak wywraca się do góry nogami, gdy odkrywa, że w książce, w której jest bohaterem, autor też postanawia kogoś zabić. No i chciałoby się powiedzieć takie. Tam da, da, napięcie, tutaj nam się tworzy. Już wiecie, że jest to tylnia strona, tutaj opis książki, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, właśnie w dzisiejszym odcinku Kaukazomaniaków. Dokładny cytat z tytułu. Które chciałam przytoczyć, myślę, że on na początku bardzo dobrze i pięknie oddaje, tak na dobrą sprawę, to o co chodzi w tej książce. No a ja już zdradzam, mówimy dzisiaj o książce takiej oto, czyli książka Betni Adama Szwilego w tej powieści wszyscy umierają dramatycznie, prawda? Ale obiecałam, że będzie i humor, i różne style i dzisiaj o tej książce będziemy sobie opowiadać. Z gruzińskiego na język polski została przetłumaczona ta książka przez Magdę Nowakowską. Tutaj też macie wypisany, wielki plus dla wydawnictwa, zadawanie nazwiska, imienia, też tłumacza na pierwszej stronie. A książka została wydana przez wydawnictwo Widnokrąg. Tak jest, możecie, tak wygląda, dokładnie tak samo wygląda po gruzińsku. Taka ciekawostka, więc jeśli wolnicie ją czytać po polsku, jest, jeśli po gruzińsku, jest, jeśli po angielsku, również ją przetłumaczono i między innymi na przykład jest po bułgarsku, no i w wielu innych językach. Na pytanie, dlaczego ona jest w tak wielu językach przetłumaczona, no bo nie jest to aż tak codzienne, jeśli chodzi o gruzińskie książki, nie oszukujmy się. Mianowicie ta współczesna powieść gruzińska. Napisana przez Bekę Adama Szwilego, wygrała w 2019 roku Europejską Nagrodę dla Literatury. No i to jest taka nagroda, o której będziemy sobie myślę często opowiadać w podcaście Kaukazomaniacy, ponieważ całe szczęście Kauta Kaukaz jest tam częściej i częściej pojawiającym się tam regionem. A dla nas, dla Kaukazomaniaków, oznacza to, że będziemy mieć jeszcze więcej książ książek przetłumaczonych z gruzińskiego, z ormięskiego i jeszcze więcej książek właśnie z tych języków będzie dostępnych między innymi po angielsku, po polsku, po niemiecku, po francusku, ponieważ jak analizuję sobie tą nagrodę, to właśnie na te języki najczęściej trafiają nam wygrane czy nominowane książki. O samej nagrodzie nie będziemy sobie bardzo dzisiaj dużo mówić, ale jeśli Was interesuje ta nagroda, dajcie znać w komentarzu, koniecznie to być może nagramy osobny odcinek na ten temat w ogóle. Dzisiaj skupimy się na tej oto powieści, w której wszyscy umierają. E, czy będzie odpowiedź na to, czy wszyscy umierają? Zobaczymy. E, zatem, jeśli e, temat Was będzie interesował, właśnie nagród literackich, dokładniej, żebyśmy sobie zgłębili, to koniecznie dajcie. Znać w komentarzu. Druga opcja jest taka: możecie do nas po prostu napisać w odpowiedzi na przykład na maila, którego co tydzień wysyłam do Was, do naszych subskrybentów kaukastnich listów, naszego newslettera. Wystarczy się tam zapisać, przy okazji dostaniecie bonusy, które są na zapis. I również wtedy po prostu odpowiedzcie na któregoś maila. Zatem, nim jest autor Beka Damaszwini. To jest pisar, pisarz z młodego pokolenia gruzińskich autorów, takiej młodej sceny współczesnej powieści gruzińskiej. Niech będzie, tak brzmi bardzo ambitnie, co nie? Częściej w sumie określa się go jako blogera i tak też jeszcze do pewnego czasu funkcjonował. Wynika to z tego, że swoje pierwsze opowiadania po prostu publikował w internecie, na takich, platformach elektronicznych, gdzie młodzi autorzy można po prostu sobie wrzucać swoje, mm, swoje opowiadania. Został zauważony w efekcie tego pisania i w 2014 roku powstała, została wydana jego pierwsza powieść, która nazywa się Bestseller. I nazwa stała się, można powiedzieć, przepowiednią, ponieważ ta gruzińska książka no, stała się bestsellerem. Myślę, że to nie tylko siła sugestii samego tytułu, a patrząc w sumie na tą dzisiejszą książkę i to, że ją omawiamy, być może już nas was naprowadza na to, że zdecydowanie ją warto przeczytać. W tej powieści wszyscy umierają i tak samo jestem pewna, że bestseller, również jak będzie przetłumaczony na polski, trzymam bardzo kciuki. Za to to również się spodoba czytelnikom. Myślę, że za jakiś czas w naszym podcaście Kaukazomaniacy o bestsellerze też sobie powiemy, bo z tego co wiem, w przeciwieństwie właśnie do tej książki Betni Adama Szwilego, wszyscy w tej powieści Wszyscy Umierają. Książka bestseller jest przetłumaczona na język angielski, nie ma jej jeszcze po polsku. Więc dla tych z Was, którzy znają angielski, jest opcja również, żeby ją przeczytać, żeby przeczytać ten debiut, nazwijmy to tak, literacki właśnie tego pisarza. No a co ciekawe, Beka Adamaświni, czyli ten nasz gruzi gruziński pisarz, dzisiejszy bohater, na co dzień jest dyrektorem kreatywnym w jednej z agencji reklamowych Gruzji. Zazwyczaj myślę sobie, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. Jak opowiadamy o pisarzach tutaj w podcaście, to często aż tak o tym nie mówimy, co robią, ale wydaje mi się, że w przypadku tej konkretnej książki to ma znaczenie, ponieważ to życie zawodowe pisarza bardzo koreluje przynajmniej ja mam takie wrażenia koreluje z, właśnie z treścią w tej powieści Wszyscy Umierają. Mam wrażenie, że takie podejście do wymyślenia, stworzenia pomysłu samego na książkę, zaraz Wam powiem dlaczego, taką zabawę różnymi formami literackimi. Dość mocno rezonuje, przynajmniej dla mnie, dość mocno rezonuje z faktem bycia dyrektorem kreatywnym, właśnie w, w takim miejscu. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tego gruzińskiego pisarza, to oczywiście ma też swój Instagram, jak to w współczesnym świecie bywa, więc można sobie go tam followować i dowiedzieć się o czymś więcej. No dobra, to powiedzieliśmy już trochę o samym pisarzu. A o czym jest właściwie w tej powieści wszyscy umierają? No to pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę to jest właśnie ta zabawa formą, którą trochę już wspomniałam. Ta jest taka książka, która łączy w sobie m.in. komiks, standardową powieść, taką bajki, są tam elementy baśni i sztuki teatralnej. Tym samym zaraz za czytaniem na, przez nas frazy za górami, za lasami pojawia się fragment, w którym normalnie jest scena, są didaskalia i wszystkie takie elementy typowe dla dramatu. A do tego w książce znajdziemy fenomenalne ilustracje. Ja od pierwszej chwili, jak nie zobaczyłam, byłam nimi zafascynowana. I to, co mi się szalenie w nich też spodobało, to, to ta istotnie zostawienie w niektórych miejscach gruzińskiego alfabetu. Jest to, wydaje mi się, mocno niespotykana gratka dla fanów Gruzji, dla fanów języka gruzińskiego, by zobaczyć ilustrację właśnie w tak niezmieniony sposób z gruzińskim alfabetem w polskich książkach. Głównie, główne napisy zdecydowanie są przetłumaczone, to nie jest tak, że kompletnie nie wiemy o co chodzi w danej ilustracji, ale poszczególne elementy są zostawione. Ja nie będę dużo zdradzać, zachęcam Was do tego, żeby sobie. Właśnie obejrzeć. Może tutaj wrzucimy jakiś przykład jednego zdjęcia. Dla mnie osoby promujące język język gruziński, generalnie język Kaukazu, bo za, myślę, że za taką śmiało się mogę już uważać, jest to radość zobaczyć coś takiego właśnie w książce wydanej w języku polskim, wydanej w Polsce. Dobra, no to ja sobie myślałam, że może ten fragment teraz, co, co chcę Wam przekazać, zatytułuję sobie Dlaczego uważam, że książka Betnia Szwilego świetna? To jest takie pytanie z tezą. No to pierwsza myśl um, pojawiła mi się, kiedy już czytałam prolog, bo tak... Moi drodzy, mamy prolog w tej współczesnej powieści gruzińskiej. Po dwóch stronach śmiałam, mogę powiedzieć, że już płakałam ze śmiechu. Byłam wręcz zachwycona i zafascynowana tym, co się dalej wydarzy. Po prostu zastanawiałam tak się, co tam jeszcze się może wydarzyć w tej powieści, w której wszyscy umierają, patrząc za tytułem. Wiecie, to jest taki stan, kiedy książka wciąga was na tyle, że nieważne to jest, czy kot jest głodny, czy coś trzeba zrobić, po prostu chcesz czytać dalej. Ale ma gwiazdeczka, oczywiście zapewniam was, że żaden mój domownik nie ucierpiał podczas czytania tej książki, zdecydowanie, ale już po kilku stronach zaczęłam podejrzewać tutaj, że to będzie jedna z lepszych książek, które czytałam w 2023 roku. Czytałam ją na początku tego roku, nagrywamy pod koniec, można powiedzieć, ten odcinek podcastu i śmiało stwierdzam, że podtrzymuję właśnie to stanowisko. Podczas lektury tej książki, nawiązując trochę do tytułu dzisiejszego odcinka, przypomniało mi się jak w gimnazjum, kazali mi, bo to jest dobre słowo, w ramach lektur czytać Ferdydurkę Witolda Gombrowicza. I miałam wtedy kilkanaście lat, wiadomo, w gimnazjum, i wtedy pomyślałam sobie, no nie, czemu ten pisarz nie może się zdecydować na jakiś jeden konkretny styl, tylko skaczemy od prawa do lewa po prostu, jakim stylu właściwie on chce pisać. No i jeśli słuchają mnie teraz i oglądają znawcy literatury, proszę się nie obrażać, nie regulować odbiorników i nie wyłączać, ponieważ tak właśnie było wtedy w szkole i jak czytałam tą książkę, już wiecie, że tam są różne style literackie, to jak czytałam powieść Betni Adama Szwilego, tej powieści Wszyscy umierają, to pomyślałam sobie, że ten gruziński pisarz oparł trochę swoją książkę o bardzo podobny koncept. Nie chodzi mi o samą treść, bo wiadomo, tutaj nie mówimy o treści, ta treść jest zupełnie inna, ale forma jest przygotowana na dość podobnym koncepcie. To jednak wzbudziło, jak już zdążyliście zorientować po tych nie tylko na 100 minutach, zachwyt. Mój zachwyt nad stylami, nad zabawą, taką pisarską. I nie wiem, czy to są moje zmiany, przemiany wewnętrzne, czy może po prostu inna tematyka, czy cokolwiek innego. Zdecydowanie, jeśli lubicie takie zabiedni, to ta książka jest dla Was. No pytanie jest takie, czy ta książka jest osadzona w gruzińskich realiach, ponieważ opowiadamy sobie czasami tutaj o książkach, które mówią o latach 90. i w tej powieści wszyscy umierają, może kogoś na to naprowadzać. Otóż nie, krótka e, odpowiedź jest taka: nie. Ja wiem, że za dużo z treści nie zdradzam w dzisiejszym odcinku, trochę celową, ponieważ sama treść jest równie interesująca, co wybrana forma, ale z drugiej strony, moim zdaniem. Trudno jest przez tą wielowątkowość i tego, że tam się dzieją różne abstrakcyjne sytuacje, dość trudno jest wybrać jakieś takie jeden, jeden, dwa fragmenty, które by Wam mogły tutaj pomóc. Dlatego powiemy sobie o poszczególnych aspektach, ciekawych przykładach. Myślę sobie jeszcze do tego, że y, ta książka opisuje wiele przykładów, jakby łączy ze sobą nie tylko style pisarskie, ale nawiązuje do tina, sztuki, literatury, y, nawiązuje y, do po prostu popkultury i tym podobnych aspektów i potrzeba dużego y, tak naprawdę talentu do tego, żeby nie wyszedł z tego pasty, się takie wymieszanie poplątanie, z poplątaniem, ale bardzo ciekawa książka. Y w tej książce znajdujecie, znajdujecie i odniesienia do literatury klasycznej, właśnie współczesnego fi filmu, słynnych dzieł i postaci. Nawet jest taki moment w książce, w którym narrator w pewnym momencie pisze nam, czytelnikom, że ten fragment dodaje tylko dlatego, żebyś ty, czytelniku, pomyślał, pomyślała, że jaki jestem oczytany. I to jest taka autorefleksja, trochę autokrytyka i Beka Adama Świni stwarza właśnie nam tego narratora, który jest autorem, pisarzem, którym jest autorem tej powieści, w którym jest nasz Memento Mori, narrator jest taki lekko ironiczny, autokrytyczny, wchodzący też, co jest myślę ogromną zaletą tej książki i konceptu w ogóle, wchodzący w taką bezpośrednią relację ze swoim bohaterem, tym Memento Mori wspomnianym, no bo wszyscy umierają, nie? No to Memento Mori. I muszę całkiem tak szczerze przyznać, że w sumie był taki moment, w którym pomyślałam sobie, że tego jest dużo. Także takie przechodzenie, przeskakiwanie między poszczególnymi stylami troszkę mnie zmęczyło. To nie jest umniejszanie, w sensie to faktycznie było tak troszkę, nie jakoś bardzo dużo. Może być to związane z tym, że właśnie książkę w tej powieści Wszyscy umierają, tą gruzińską powieść przeczytałam w sumie przez dwa dni. Ponieważ bardzo chciałam wiedzieć, jak ta historia naszych bohaterów i tego potencjalnego morderstwa e, bohaterów przez autora się rozwinie, dlatego czytałam dalej. Byłam e, tutaj pod tym względem e, dość mocno ciekawa i wydaje mi się, że jakbym zrobiła sobie przerwę, bo to jest tak, że jak się ma coś takiego zupełnie innego, no to jakbym sobie zrobiła trochę przerwy, odpoczęła ze świeżą głową, to i żeby poznać zakończenie, to zupełnie nie miałabym takiego wrażenia. No to powiedzieliśmy sobie, że ta książka nie jest ogromna. I to nie dotyczy tego, że w Gruzji wszyscy umierają, no to właściwie o czym ona, ona jest? Dość trudno, dość bym powiedziała, właśnie to streścić, więc wybrane fragmenty, fragmenty dla was. Pierwszy taki element to mamy wątek apokalipsy drugi taki ciekawy aspekt to jest, pamiętacie, był taki film Men in Black i na samym końcu w tym filmie okazuje się, myślę, że nie będę spoilować, chyba wszyscy już widzieli, nie? Ten film, on ma trochę lat. Na końcu tego filmu okazuje się, że nasz świat tutaj to jest brelok przy obroży kota, Oriona. I tutaj jest dość podobny koncept, troszkę spoilując, pojawia się też koncepcja takiego świata jako symulacji, ale to nie jest tak, że ta współczesna powieść Gruzińska jest jakimś... Totalnym science fiction. Jest to po prostu jeden, mm, jeden z wątków, bym powiedziała, które się pojawiają. Mamy też bajki, mamy różne, różnego rodzaju dziwne sceny. Wszystko jest postawione w takim wątku humorystycznym. Nie ma tam jakichś dramatów, że apokalipsa, wszyscy zginiemy i koniec, i zombie. Ehm, nasi bohaterowie, ponieważ na Memento Mori wspomniany już zbiera swoją drużynę, prawda, przed wyruszeniem w drogę Zbierz drużynę, dokładnie tak. E, więc oni wchodzą, ta cała nasza drużyna, w różne wątki, terazcie, w różne powieści, na przykład wchodzą po prostu w jakąś powieść, żeby dojść do sedna tego, co chcą odkryć, kto tym wszystkim zarządza. Dokładnie tak, mamy taki element spisku jeszcze. E, powiem tylko tak, końcówka była dla mnie mocno zaskakująca. Tego już nie będę zdradzać, zostawiam do, do czytania dla Was. E, a Dodatkowy aspekt, który mnie bardzo zaintrygował, to jest chyba dobre słowo, bo tutaj mówimy sobie o humoreskach i tak dalej. Teraz przechodzimy w trochę poważniejszy wątek i on mnie jednocześnie zaintrygował, jednocześnie mnie rozbawił, ale potem przyszła taka dość poważna refleksja. Ma ten Memento Mori drużynę. To już sobie powiedzieliśmy: Memento Mori ma drużynę. Jedną z, jakby z członkiń tej drużyny jest bohaterka feministka. Dokładnie tak. Z jednej strony autor przedstawia ją takim przymrużeniem oka. Ale z drugiej, dość dosadnie poprzez ten humor, i ironię pokazuje absurdy naszego świata i realia życia kobiety w Gruzji. Ja sobie to przeniosłam trochę na Gruzję, zatem e, o tym za, za chwilę, o czym właściwie jaki jest wątek tej feminist, nie może od tego. Nasza feministka zaczyna analizować bajki. Mm -hmm, dokładnie tak. I wchodzi do bajki, bierze na tapet sobie bajkę o Śpiącej Królewnie, wchodzi w tą bajkę i zaczyna brać udział w tej bajce. Tak, tak właśnie wygląda ta książka. No i zaczyna nam, czytelnikowi, no i w sumie innym osobom z tej bajki, pokazywać, jak bardzo odbiegająca od równouprawnienia jest właśnie rola Śpiącej Królewny. No bo jak się zastanowisz, co robi Śpiąca Królewna? Śpi, leży yy, i czeka, aż właściwie jej, jej książę zbajtni ją pocałuje. Czyli to mężczyzna de facto decyduje o tym, kiedy ona ma się obudzić, kiedy ma się nie obudzić, co ona ma robić i tak dalej. I myślę, że cały ten wątek przedstawiony bardzo w taki zabawny, humorystyczny sposób, ale jednak jest zdecydowanie wart i przeczytania, i takiej refleksji trochę nad społeczeństwem gruzińskim. Mnie się to tak skojarzyło dość mocno, jak zaczęłam właśnie to czytać, zastanawiać się nad tym aspektem. Myślę, że może nawet nie, tyle, nie tylko gruzińskim, ale generalnie wieloma innymi powiedziałabym, że sytuacja kobiet w Polsce wpasuje się w ten wątek również. Mnie się też podoba takie właśnie przeniesienie przez autora do współczesnej, jakby odniesienie do współczesnej powieści tej debaty, która ma miejsce w Gruzji nad rolą kobiety i mężczyzny, nad ich prawami. Ona nie jest jakimś super jakby pierwszym dyskursem, ale się przewija. Albo na przykład, jak pomyślicie sobie o tym, co się dzieje w Tbilisi, co się dzieje w Gruzji w momencie, kiedy są organizowane parady równości, o tym jaka debata polityczna i jaki dyskurs się wtedy przewala, bym powiedziała, wręcz przez polityków, przez scenę polityczną, przez społeczeństwo i co się dzieje na ulicy łącznie z zamieszkami zazwyczaj w tamtych, w tamtych momentach w Gruzji. Ja być może sobie dodaję, nie mówię, że tak faktycznie Beka nie miał to na myśli, może sobie dodaję poza intencje tutaj naszego pisarza, ale mnie się to dość mocno skojarzyło, dlatego się dzieje może będziecie mieli podobną refleksję albo po prostu jesteście ciekawi jak feministka wchodzi i roztrzaskuje bajkę e, tutaj e, pod, tym, e, pod tym względem, te nierówności społeczne pod względem płci, preferencji seksualnych one mi tutaj rezonowały dość mocno z tym fragmentem no to pozostaje ostatnie pytanie na koniec, czy w tej powieści faktycznie wszyscy umierają? no i tego Wam nie zdradzę Mhm, mm dokładnie tak, ale zachęcam Was bardzo do przeczytania tej książki samodzielnie. Jeszcze raz sobie ona wygląda dokładnie tak. Beka Adamaszwili, moim zdaniem, gruziński autor, którego warto znać. Może nawet trzeba, jak lubicie takie sformułowania trzeba znać, warto znać, warto obserwować jego twórczość. Myślę, że więcej jego książek będzie. Po, po polsku to jedno z tych nazwisk, jeśli myślicie o czytaniu współczesnej literatury gruzińskiej. I takiej rozbudowie Waszej kaukastni biblioteczni to książka wydana przez wydawnictwo Widnokrąg. Chciałam podkreślić, że sama sobie kupiłam, to moja jest a jak, jak najbardziej, ale polecam, polecam zdecydowanie wydawnictwo Widnokrąg, przetłumaczona przez Magdę Nowakowską, jedną z obecnie głównych tłumaczek literatury gruzińskiej na polski. Polecam, można sobie kupić. Mam nadzieję, że udało mi się Was, jeśli nie zachęcić, to trochę opowiedzieć, o czym jest ta książka. A jeśli o niej nie słyszeliście, to teraz macie możliwość podjęcia decyzji. Kupujemy! <ścoughs> Czy może nie jest to coś, co do, Was, co do Was trafia, ale przynajmniej wiecie, że jest taka opcja. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek Kaukazomaniaków. Wracamy e, za dwa tygodnie z kolejnym, e, z kolejnym odcinkiem, o czym zobaczymy, a jeśli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście łapnij w górę, subskrybujcie i dzielcie się z innymi kaukazomaniakami właśnie informacją, że jest i podcast i opowiadamy o książkach, literaturze, kulturze, historii i innych elementach związanych z Kaukazem. Dzięki wielkie, pa pa!